Witam Was tutaj, cześć Ciąg. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Skylines PlayStation 4 Mass Transit. I tak, dziś kolejny odcinek, dziś będziemy dalej sobie budować nasz port, ale zanim tutaj port i to i ówdzie i tak dalej, to pierwsze co bym chciał tutaj zobaczyć, poczekajcie, bo tak, mamy problem niestety z prądem, coś nam siadło, nie wiem do końca co, ale nie mamy aż tyle czasu, żeby mógł się nad tym tutaj debatować. Na pewno tutaj ta tama działa. Drugą tam, jaką bym mógł zrobić, to jest tutaj. I to jest dobry pomysł. Tylko, że tu jest nasz kanał, który trzeba byłoby trochę jeszcze przebudować. Dobra, to może kiedy indziej. Mamy jeszcze tutaj jedną tamę, ale to wszystko za mało daje. Dobra, postawmy sobie jeszcze jedną atomową elektrownię i będzie po problemie, tak mi się wydaje. Tylko gdzie ją tutaj jeszcze wsadzić? Gdzieś, gdzie by się to zmieściło. To jest duży budynek. Jak widzimy, nie chce się zbytnio zmieścić. Okej. Może jednak to? Chwila. No ja mam dziwne uczucie, że tu się nigdzie nie będzie chciało zmieścić. A tu się zmieści, ale wtedy nasze helikoptery by musiały sobie pójść. Nie, to nie. Tak, tu mam naszą tą... Nie chcę nic mówić, ale wstawienie tutaj czegoś takiego to jest mało atrakcyjny pomysł dla naszych tutaj ludzi mieszkających. Okej, tu mamy jeszcze jeden przemysł. Tu możemy je wstawić to. Tutaj jest ciekawy, bardzo ciekawy węzeł drogowy. A, postawmy na razie tutaj. Dobrze, ale już wracamy do naszego tutaj tego tutaj. Ja tu sobie przed chwilą coś patrzyłem. Jakby tutaj wyzbudować naszą kolej linową. Tutaj jeszcze zrobiłem taki w międzyczasie coś takiego. I tak, tutaj mamy mały problem. Ponieważ tutaj ta droga była trochę zbyt krótka. A jeżeli będzie chyba takiej długości... Tak, bo tutaj zrobiliśmy sobie taki magiczny trik, że dzięki temu, że tutaj ta droga jest tak krótka, to oni tutaj mogą sobie idealnie wszyscy wjeżdżać, a jednocześnie to jest autostrada cały czas. Dwa w jednym. I tak, chyba idealnym pomysłem jest na to, aby nasze tutaj te magiczne... Tutaj to... Ruszało jakoś stąd, jechało tu i tu się gdzieś kończyło. No może niekoniecznie jakoś tak tutaj, ale żeby dojeżdżało dotąd i najwyżej jeszcze sobie gdzieś tam szło dalej. To tak. Tak, bo pomysł, żeby puścić stąd, też był. I on jest naprawdę ciekawym pomysłem, tylko nie wiem jeszcze, jak byśmy tutaj to wmontowali. Ale mniejsza z tym. Zajmiemy się może podstawą, czyli komunikacją... Dobra, wiecie co? Macie rację. Zajmiemy się podstawą, czyli koleją linową. To tak, aby tutaj wstawić kolej linową, to niestety tutaj nie chcemy nigdzie wejść, bo już przed chwilą sobie próbowałem. Możemy tutaj ją spokojnie wstawić, ale to już jest trochę daleko. I ludzie mogą z tego nie chcieć korzystać. My mamy coś takiego jak tutaj. I tu, jeżeli byśmy puścili, przykładowo, to tutaj w podziemie, tutaj kawałek, no powiedzmy dotąd, i tu do góry, i tu to wstawili sobie, o, no widzę, że... Można byłoby to trochę jeszcze tutaj zmienić. To będzie owszem tutaj to szło tam tak, no ciekawe będzie miał tutaj swoje zawidowania, ale powinno to całkiem dobrze działać. Czekaj, sobie zróbmy spokojnie zjazd. Dotąd i tutaj dotąd. No powiedzmy, że tutaj to powinno całkiem dobrze funkcjonować. Głównie mi chodzi o to, żeby tutaj mieli jakąś komunikację, bo z tego co pamiętam, tak. Nawet im tutaj nie daliśmy autobusu. Fajnie, zresztą dlaczego? Akurat autobus to by im się tutaj przydał. A mamy tutaj jeszcze wolne jedno miejsce. Dobra, dajmy im tutaj autobus, bo jednak tutaj też ludzie pracują. O, właśnie. Jednak tutaj też ludzie pracują i sądzę, że mi też chcą czasami, na przykład, nie wiem, skorzystać z czegoś takiego. Dobra, tutaj już nie. I później kolejne miejsce sobie dojedziesz. No wiesz co, byłoby fajnie jakbyś tu podjechał, na pewno. Ale później tutaj, żeby wjechać, to jest taki trochę większy problemik. Okej. Możemy tu sobie zrobić jakiś zjazd, ale nie jestem do końca przekonany, czy chcę. Ale dobra, zróbmy. Zrobimy tutaj jeszcze jeden wjazd. Taki do tego autobusu, tak właściwie to będzie tylko i wyłącznie tego autobusu, ale dobra, ale będzie, tak? Autobus, czekaj, nie popyt też nie mamy zbytnio. Nie wiem, czy to jest spowodowane jakimiś tam moimi cięciami podatkowymi, które ostatnio robię. Mam nadzieję, że nie. No i tutaj dotąd
i stąd będziesz już sobie autobus sik wracać. Dobrze, czekaj, nie, tu. Tu. Co jest? Czemu nie mogę skończyć tej linii? Halo? No, nie wiem, jakiś jest problem tutaj z tej grze. Gra ma jakiś problem. Ewidentnie. No, czekaj, tak, bo tu widzę. Tak, tu jest nasza autostrada. Dobra, to puścimy ciebie autobus tu jeszcze tędy. Tędy. Tutaj, tędy sobie przejedziesz. No teraz tak tylko i wyłącznie tutaj, bo ja jednak tutaj chcę, żeby to mi tutaj się skończyła droga. Dobra, no i powiedzmy, że to tak by wyglądało. Teraz, jeżeli usuniemy ten tu przystanek. Tam ta linia jedzie. Czekaj, ja się pogubiłem. Nie, nie gadaj. Okej, dobra. To jest całkiem dobrze. Widzę, że na jednym etapie trzeba to robić wszystko. Dobra, no i stąd sobie jedziesz teraz tutaj, tak? Dokładnie, zajmujesz to miejsce i wracasz tutaj. No to przekombinowaliśmy tą nitkę na maksa. Chwila. Chyba wiem, jaki jest problem. Chyba. I przez to wygląda, jak wygląda. Zrobimy tutaj te przystanki jeszcze raz, bo ja jednak chcę, żeby oni tutaj mieli tę komunikację, tak? A nie, żeby to wyglądało, jak przed chwilą to wyglądało. Dobra. Teraz powinno to całkiem dobrze działać. Dobrze, ale może wracając do tego, bo czas też jest nieugięty, a dziś chciałem zrobić oczywiście krótszy odcinek, ale może po prostu nie będę tego mówić już słowo, bo to nie ma sensu. Dobra. Tak, tutaj ten nasz to coś. Bardzo bym chciał, a nawet bym pragnął, aby gdzieś tutaj miało swój finish to. O! Albo tu taki finish, albo nie, czekaj, co ja mam jeszcze lepszą. Bo ty tutaj zaczynasz swoją podróż stąd. Jeżeli teoretycznie byśmy zrobili tutaj coś takiego, to on tam by jakoś dojechał, co nie? To moje pytanie jest bardziej inne. Czy tutaj bym pojechał? Dobra. Dobra, to tak, tutaj pojedziemy. To jeszcze jest jedno pytanie, gdzie tutaj to wstawimy sensownie, bo nie chcę tego stawiać, jakiego tutaj gra chciała. Bo wiadomo, że to jest bez sensu, tak? Czekaj. A, chyba tutaj jakbyśmy to zrobili. A, tu zrobimy sobie małą, krótką drogę. Co nie? A dokładnie, taką króciutką. Tu sobie to postawimy. Do tej drogi. Aha, dobra, ta droga nie... Dobra, za krótka była jednak. I w złym trochę miejscu. Spróbujmy tutaj więc. To tak, stąd, tu i tu i... Baga ma to trochę. Okej, to ulepszmy ją może rzeczywiście do takiej. To cokolwiek zmieniło? Nie, nic nie zmieniło. No trochę kiepsko. Możemy jeszcze zrobić to w ten sposób. O, i teraz jest lepiej. Teraz jest dużo lepiej. Teraz rzeczywiście jest za mało miejsca. O Boże, czekaj. Gra, poczekaj, bo ja się zaraz tutaj zdenerwuję, a tego nikt nie chce. Bo wtedy się dzieją rzeczy straszne. Dobrze, zobaczmy w ten sposób. Wejdziesz tu rzecz kluczeń, czy nie? Nie, nie wejdziesz. Dobra, w ten sposób nie wchodzisz. W ten sposób też nie wchodzisz. W jaki sposób wejdziesz mi tu, żebym był zachwycony? Znaczy wiem, że nie wejdziesz nigdy, ale... O, dobra, jest. To jest inny problem. Że on tu taki ma problem, tak? Dobra, dajmy ci już tą drogę, już niech ci będzie. Taka tu będzie ta droga, nie wiem, dziwna trochę, ale będzie. Dobra, tutaj się niech wszyscy budujecie. Czekaj, naprawmy tutaj bambaje, bo tutaj jeżdżą bambaje. Nie chciałem się dzisiaj zajmować bambajami, ale to tak wyszło. I mam dziwne uczucie, że tutaj się trochę... Nie, jest jeden przystanek. Okej, był jeden przystanek, tak? Tak. Dobra, dokładnie. Macie jeden przystanek, był jeden przystanek, jest przy jeden przystanek. Dobrze, to zajmiemy się może naszą koleją linową, bo chciałbym tutaj jeszcze... Znaczy dzisiaj na pewno tego nie skończymy, takie mam dziwne uczucie, ale... Zobaczmy, jak tutaj nasze linie te promowe odbywają się. Dobra, to może od tego zacznijmy. Nasz promik
chwilę sobie płynie tędy. Będzie tu przychatrzać oczywiście. I to nawet w tym samym miejscu by się udało. Nie, nie będzie tutaj płynąć. Czekaj, tak, po pierwsze to ty musisz być tu. Po drugie ty musisz być tu. Po trzecie, stąd tworzymy linię bezpośrednią. Oj, to jest niezła linia. Czy tutaj musi to płynąć tak właściwie? Nie musi, ale możemy zrobić już to. Speed stopem sobie tutaj będziesz dopływać. I wolałbym, żeby to było w tam, ale no już nie ci będzie. Dopływasz tam i później wracasz sobie do kategorii. Czy my tu jeszcze mamy gdzieś jakiś taki główny podcik, który jest mało używany? Który jest mało używany. No tutaj to trochę jest rzeczywiście już trochę tej dużej komunikacji, tak ogólnie bym powiedziawszy. Tu? Nie, tutaj to jest używane. Dobra, zostawmy tak jak już jest. Tak, płyniesz sobie tutaj i stąd z powrotem płyniesz sobie tutaj. Dobra. Tutaj jest wszystko mniej więcej zrobione. No, to promy mamy zdobione. Na naszej kolei linowej. Bo chciałem najpierw to zrobić, bo tutaj to będzie nad tym jechać, więc wolałem, żeby to już było zrobione, jakby coś. Dobrze, to tak, to mam zrobione, czekaj. Ustawmy. I tak. Czekaj. O, dokładnie. O tak, bo tu jest ogólnie ta wieża jeszcze. Która mi tutaj niekoniecznie pomaga. Wyłączmy może to. I bym wolał, o wiele bardziej bym wolał, gdyby to było jakoś... No nie, no ta wieża stoi ewidentnie na środku drogi. Ogólnie tak, to musi trochę pójść do góry. No po prostu trochę wykręcić tym, co nie? Zobaczmy, jest pauza. I później tutaj byłoby fajnie, jakby to weszło. No bo tu później... Musimy gdzieś tu zrobić słup, bo chyba sobie to nie wyobrażam, żeby to tak nagle tutaj szło. Okej, dobra, da się. Okej, dobra, da się. To zmienia trochę postać rzeczy, bo będziesz jechać sobie tu na maksa i stąd będziesz się łączyć z tym. Nie wiem, jakby ci się udało to tak zrobić. Udało ci się. Dobra, no to zrobimy sobie to już bez tego nawet. O! Tu może parę budynków się usunęło, no bo to wiadomo. Ale ogólnie komunikacja tu będzie naprawdę błędna. Jest! Jest! Mamy nasz pierwszy statek! Bardzo dziwnie tutaj zaparkował. I przywiózł mi zero ludzi, albo odwozić tych ludzi. A, wiem czemu tutaj tak dziwnie wygląda. Dno tutaj jest całkowicie... Jak tak ktoś powiedział, trochę wyrwało, ponieważ ja tutaj tak kręciłem, zresztą wy na pewno pamiętacie w ostatnich odcinkach. W ostatnim odcinku, kiedy tak kręciłem gry na kanale, to może się pojawić, tak? Dobrze, czy tu sobie jakoś podniesiemy? Okej, podniesiemy sobie. To nawet chyba tutaj by się udało. Okej, dobra. To mi się podoba takie podejście. Bo tu naprawdę całkiem epicko będziesz iść w górę. Tutaj teoretycznie możemy to ulepszyć, tą drogę, do zwykłej. Wiem, że tutaj nie chciałem takich zbyt dużych dróg, ale ulepszmy to tutaj, tylko i wyłącznie tego, żeby tutaj to zabudować. I tutaj jeszcze zmienię wam ścieżkę dla pieszych. Czekaj. Okej, dobra. A nie, czekaj, tu nie musimy tego nawet takie ścieżki robić. Możemy po prostu chyba zrobić w ten sposób. O, dokładnie. Ci to podłączy. I stąd ścieżkę do tej drogi. Bo wy tutaj nie macie jak dojść. Pomiędzy tymi miejscami nie ma w ogóle komunikacji. Tak samo jest też tutaj. Ale tutaj to oni sobie już jakoś poradzą, to już mnie nie interesuje aż tak bardzo. Dobra. No i tak, stąd dalej. Kolejny słup byłoby fajnie, jakby gdzieś tutaj był. A nie, tak jak tu konkretnie to on musi nawet skręcić trochę. Tak, on tu musi trochę wykręcić w powietrzu, to nasza kolejka. Dobra, nieprawidłowy kąt, to nie jest dobry początek. Czekaj. Oj, nie. Bo ja tutaj tę ścieżkę trochę nie bardzo bym chętnie ją zostawił, jak ona tutaj jest. To jest chyba liczyć z tym, że będę tutaj teraz manewrować chwilę. Czekaj. Chcę jeszcze coś innego dzisiaj zrobić, proszę. Dobra, powiedzmy, że to jest zadowalające mnie.
i później dotąd tu. Ok. Dobra. Czy tu się da zrobić słup? Tu się da zrobić słup, ale on będzie trochę źle tu mi wyglądać. Czekaj. Stąd na pewno da się dojechać aż tutaj bez żadnego słupa. Da się, ale jest nieprawidłowy kąt. No dobra. To jest leciutki problemik. Nawet nie taki leciutki niestety. Dobra, czekaj, tu możemy trochę zjechać w dół. Szczerze powiedziawszy, aż tak wysoka ta kolejka tutaj też nie jest taka bardzo dobra. I stąd byłoby fajnie, jakby nie było żadnego słupu, ale wiem, że to jest... marzenie trochę w obłokach. Tak, i to będzie, że tu jest jeszcze ten problem z tym zakrętem. Kurczę, poczekaj. No bo tutaj tak, tu jest problem z tym zakrętem. Tu jest wszędzie problem z zakrętami. To jest akurat największy problem kolei linowej, że ona nie może zbytnio zakręcać. Dobra, przebudujmy tą ścieżkę może po prostu. Czekaj, gdzie tu jest? O, dokładnie tu jest ścieżka. Tu. I tutaj dochodzisz. Dobra, łączymy się, świetnie. Tutaj dotrzesz. Dotrzesz mi tu. Świetnie. Tu już będzie trochę w dół. Tutaj, dotąd. Okej, dobra. No i stąd tyle, ile się da. Czyli max jest taki, żebyś... Kurczę. O kurczę. Droga nam tutaj trochę buntuje się. To jest najbardziej, co mogę wytrzasnąć tutaj. No i będzie musiał trochę skręcać przez to. I nie gadaj, że będziemy mieli jeszcze przez to problem. Czekaj, tu nic nie mogę wybudować, tak? Okej, dobra. A dokąd? Tu mogę. Tu mogę postawić słup. To spróbujmy... Nie, tutaj to się nie uda. Aż tak bardzo tutaj to niestety nie skręci. Co jest leciutkim problemem. Ale możemy z kolei z drugiej strony tutaj podejść. Czyli... Nie, nie. Tutaj, stąd zrobić, o, na przykład tu słup i mieć problem, bo nie da się nigdy dalej dojechać. Czekaj. Ja to mam, muszę przyspieszyć jakoś chyba. Tak, ogólnie tutaj te nasze statki będę w ogóle dedyfować po tym słupie. Co też nie jest moim wymarzonym rzeczą, która by tutaj się działa. Ogólnie rzecz powiedziawszy, ty. Dobra, zróbmy to już w ten sposób. Wow. Skąd ta woda? Chwila. Tak, widzę, że tutaj jest jakaś taka niecka trochę. To nie te narzędzie. Dobra, powiedzmy, że teraz powinno być trochę lepiej. Ale skąd tu ta woda się pojawiła, to nie wiem. Zamiast to mogę jeszcze... faktycznie zrobić, to tutaj pogłębić to. I tyle. A, no w sumie tutaj też mogę coś pogłębić trochę. Bo tutaj jest ogólnie bardzo duży problem z tą wodą. Bo ona tutaj z dużą prędkością wypływa. I czasami mi tutaj wypływa jeszcze. Tak, to jest niestety nasz problem. Ile już siedzę nad tą kolejką linową? Kurczę, 20 minut nad koleją linową. Znacie takiego jeszcze innego youtubera, który by coś takiego zrobił? No właśnie, ja nawet... Ja to trochę oglądam innych youtuberów. Chociaż mało. Na pewno w porównaniu z wami to mało. No ale no, dobra. Teraz tak, to jest jedyna komunikacja tu. Tylko jak z niej tutaj korzysta. Dobrze, no mam nadzieję, że będziecie z niej korzystać. Przejdźmy dalej. Był pomysł, ale on tu się raczej nie uda. Chciałem powiedzieć, że się nie uda, ale niestety... Niestety się chyba myliłem. Pomysł był taki, żeby tu wstawić lotnisko. Te. Małe takie, spokojne, co nie. Zobaczyłem to, co teraz wy tutaj widzicie. To chyba nie muszę wam mówić, co mi przyszło do głowy, tak? No właśnie, i to jest problem, co mi przyszło do głowy. Zobaczmy, no tak. Tylko, jeżeli bym chciał to zrobić, to jest tragedia z naszym gruntem.
Trzeba byłoby trochę wyrzucić polisy na coś takiego. Dobrze, zobaczmy. Okej, dawaj. Zobaczmy sobie najpierw, jak ta górka by tu wyglądała. Nie jest aż tak źle, ale dobra, możemy zrobić to. Przynajmniej, że byłoby trochę gorzej. Dobrze. Dopóki w ogóle forsy nas nie będzie powinien stać, ile tego lotnisko kosztowało? Ponad 100 stówę? 250! To spokojnie nas nie będzie stać. Czekaj, czy jest jakikolwiek kredyt, który by nas zaspokoił, jeżeli byśmy chcieli to wziąć? Mhm. Jest, ale nie możemy go wziąć. Dobrze, czyli możemy sobie zrobić miejsce na lotnisko, które tego i tak nie postawimy póki co. Fajnie! Jesteśmy biedni. Możemy tylko i wyłącznie podnieść podatki i tyle. Dobra, jesteśmy już w ogóle biedni. Dobra, poczekaj, bo tak. Ogólnie my mieliśmy się tutaj zupełnie czymś innym dzisiaj zająć. To jest chyba podstawowa rzecz, jaką miałem powiedzieć na początku odcinka. Miała nie być dzisiaj kolejny nowej, ale tak wyszło. Zawsze z kolejny nowy to tak wychodzi. Tak, tu musimy usunąć na pewno ten most. Bo tego mostu tutaj nie ma nie być, tak? To chyba jest oczywiste. Dalej. Tutaj jest pewna autostrada, jak widzicie. I ona tutaj będzie. Natomiast tutaj będzie wielki, albo tutaj, albo gdzieś. Tutaj gdzieś nad tą rzeką będzie wielki węzeł autostradowy, który będzie łączyć sobie tą węzeł tutaj przyjazdowy dotąd. Ale to będzie kiedyś, niekoniecznie dzisiaj, bo nie mam na to dzisiaj czasu. Kompletnie. Więc jedyne, co dzisiaj faktycznie możemy zrobić tutaj, faktycznie, to tak, wiesz, trzeba to wyburzyć, ten fragmencik. Czy ten samochód zrobił to, nie wiem, i chyba tego nie opiszę niestety. Dalej. Kolejnym dużym problemem, jaki tutaj teraz widzę, to jest fakt, że nas tutaj zalewa. I to tak dosyć brutalnie, bym powiedział nawet. Ja nie wiem, co się stało po wyburzeniu tego, ale... Ale to mi się kompletnie nie podoba, tak? Mogę zrobić tutaj ten wał. Chyba wiecie co? No, nie, mam dość. Mam dość. Tutaj ten promik, to ja nie wiem, czy on tam sobie... Dobra, płynie pusty. Dobra, co dobrze akurat. Bo on nie dopłynie. Tu to wyburzamy. Tu też to wyburzamy. Tutaj trzeba niestety podnieść teren. Okej, dobra, dotąd. Za mało ziemi, cicho. I tu musimy postawić tamę. Nie ma mowy, bo ja nie wytrzymam z tą wodą, jak ona tutaj tędy płynie. Tak. Potrzebujemy 80 tysięcy na postawienie tego. Da się to zrobić. Da się to zrobić, kolego. Okej, dobra. Możemy to zrobić, widzę, że w paru różnych wersjach. Podnieśmy... Czekaj, czy mamy... Nie mamy gruntu. Aj, to jest duży problem. Ewidentnie. Czekaj, gdzieś my robiliśmy jakiś dół. Dół był tutaj. Okej, dobra. Tu sobie go obniżmy jeszcze. Potrzebujemy trochę ziemi. To jest konieczne. To jest niestety tutaj konieczne. Te promy tutaj będą, więc spokojnie. O to się nie bójcie, ale... Ale chwilowo musimy trochę to przebudować. Dobra, czekaj. Nie wiem, że tam to wyleje, tam mi zaleje część miasta, takie tam, ale spokojnie. Poza granicami miasta, okej, dobra. Niestety z tym mogę się pogodzić. Jeszcze poza granicami miasta. Ile ty? Zbyt same zbocze. Gdzie ty masz to zbyt same zbocze? Dobrze, może po prostu stąd zacznę i będzie lepiej prościej. Czekaj, ja tak się... Nie uda. O, tak się uda. Powiem tak, miejmy nadzieję, że to się uda. Natomiast nasz prom, bo prom tutaj oczywiście musi być, będzie sobie, bo tak, tutaj zrobiliśmy tak, dobra. Czekaj, bo tutaj widzę, że tu jest to skądś. Tu musimy jakoś się przebić. Tu jest problem. I tu jest prawdziwy problem. No ma, czekaj, może sobie tu po prostu... Grunt trochę zmniejszy, nie? I po czymś takim sobie damy wał. W sensie to. Było. Dobra, mamy. Mamy początek. Teraz wystarczy... Tak, tu trzeba zrobić zakręt, bo tu jest autostrada. A z autostradą ja się nie lubię bić. Wiadomo chyba dlaczego.
Dobra, tutaj i tutaj podłączymy. Dobra, chyba jest to dobrze zrobione. Jedyne co teraz trzeba to zrobić, to jeszcze tutaj podłączyć nasze te promy, które gdzieś tutaj są. A tutaj są promy. Czekaj. O, nie stąd, stąd, tu. Okej, okay, dobra. I to jest właściwie tyle już zrobione z mojej strony. Tak, promy sobie trochę będą inaczej płynąć. Głównie mi chodzi o to, żeby trochę zmniejszyć tutaj potok płynącej wody, bo on mi tutaj to trochę zagraża tutaj mojemu ogólnie tutaj rozwojami tutaj dla naszego miasta, więc to tak po prostu wyszło. Czekaj. No i zobaczymy, zobaczymy jak tutaj to będzie się rozwijać, tak? Tutaj mamy problem, fatalna jest ta rozgrywka teraz, więc no co tu dużo mówić. Ale możemy się w międzyczasie rzeczywiście zająć tą autostradą. O, więc zajmijmy się tutaj tym mostem. Ogólnie dzisiaj się dużo rzeczy dzieje, a tak naprawdę się nic nie dzieje. Tak. Może zróbmy sobie tak, bo ogólnie węzeł będzie gdzieś tu. Więc nasz tutaj ten mostek, który będziemy teraz stawić. Powiem, że linie pomocnicze się przydadzą tutaj. Ale to przy drugim moście już bardziej. Tak, tu sobie musimy go trochę podnieść. Powiedzmy jeszcze sobie, że z takiej wysokości. Może ten projekt, ta budowa tego jest tak wymagająca. W sensie, mam nadzieję, że w następnym odcinku już to skończymy, ale nie wiem, czy też zauważyliście, naprawdę już to długo robimy. Tu będzie taki piękny most. Póki co jest ty. To mi się akurat najmniej z tego podoba, że to jest póki co, ale no dobra. Dalej. I tak, tu będzie rozjazd. Tu będzie dosyć duży rozjazd. Tak, tu widzę, że jest jeszcze taki węzeł, którego tutaj nie będzie. Tu są takie... Znaczy, tak, dopóki nie będzie tutaj korków, to może być. Ale jak będą korki, no to to będzie gorzej, tak? Tu mamy teraz problem. Aha. Zaraz się zastanowimy, czy to był dobry pomysł. Bo pomysł, żeby tu zrobić tamę, to był dobry pomysł. To na pewno jest bez wątpienia, bo co nie? Natomiast pomysł robienia tutaj czegoś takiego chyba był gorszym pomysłem. Dobrze, tak, musimy chronić miasto. To chyba jest bez wątpienia, co teraz powinniśmy tutaj robić. Tutaj, o, dotąd. I tutaj autostrada już jest utopiona, to no, nie mam co mówić. Więc dobra. Miejmy nadzieję, że nie sforsują takiego wału. Czekaj, tak, okej. Okay. Ty jesteś w wodzie i ty masz problem. Zobaczymy, czy to nam, bo trochę na pewno zwolni tutaj tą wodę płynącą. Natomiast nie wiemy w jakim tej stopniu, tak? Dobra, ale wracając do tego, tu jest o wiele lepsza sytuacja już z kolei. Czy ktoś z ciebie korzysta? Okej, okay. Wy nie macie prądu, czemu? Prądu możecie nie mieć tylko i wyłącznie tego, że już znowu nie mamy prądu? To trochę nie ma sensu. Postawiliśmy dzisiaj nową elektrownię i już jakaś tutaj część nam wysiada. To jest niemożliwe, żebyśmy tak szybko się rozwijali. Po prostu gdzieś jest jakieś połączenie odcięte. Aha, ty nie masz wody. Dobra. Można i w ten sposób. Okay. Jak będziesz mieć wodę, to już będzie dobrze z prądem. No tak wystarczająco ilość wody. No, masz już wodę. No ja wiem, że elektrownia taka, no to powinna mieć wodę, ale no już teraz to już nie ma lecz naprawdę. Dobra, no i tak, stąd będzie dosyć prosty zjazd, bo tak. Czekaj, wyłącz te linie pomocnicze. Mamy tutaj jeszcze nasze linie kolejowe, które mi się... No, to musi iść nad nimi, niestety. Niestety. Ty będziesz iść tutaj w ten sposób. Natomiast druga linia, która będzie tutaj... No, to sobie należy, że wybierzmy ten tor. Stąd. Tutaj musi zejść, no powiedzmy, takie wartości, tu później zjechać. Dobra. No powiedzmy, dziwnie to wygląda, ale jest dobrze. I stąd to będzie się tutaj musi z tym połączyć. To już jest akurat najłatwiejsza ta część. Tak, i widzę, że to naprawdę dziwnie wygląda, jak to tak jedzie do góry. Dobra. Czekaj. Czekaj, czekaj. Róbmy to sobie w ten sposób. Prosty sposób, bo ja tutaj też nie chcę jakoś kombinować już. To nie ten moment. Dobra, czekaj, tutaj, dotąd i nie. Dobra. Dajmy sobie tak. Stąd ty będziesz sobie tutaj jechać dotąd.
i tu wjeżdżać. Dobra, to jest dobrze zrobione. Natomiast ty tutaj, ta część też musi tędy jechać. Najlepiej byłoby właśnie, gdyby jechało dosyć podobnie. Tak jest też najprościej oczywiście, ale to niech będzie chciało nam tutaj to wejść. To jestem tego niestety pewien. Czekaj. No, a tu sobie zróbmy jakikolwiek kawałek na razie, tak? Bo to jest nam potrzebne tutaj do edycji teraz tego terenu. Bo tu będziesz jechać sobie dotąd i tu dotąd. Dobra, no powiedzmy. Tutaj to sobie zmienimy, to po prostu do wyburzenia. I teraz stąd wystarczy, że sobie zrobimy tutaj drogę dotąd jadącą, o dokładnie w ten sposób. I tutaj dotąd rzeczywiście jakaś jest, ale bez przesady. Dobra, no i tak, oni teraz tutaj na pewno nie mają prądu, bo teraz im odcięliśmy po prostu. Tu go podniesiemy trochę. Tutaj przejdzie to i tu się połączy, dobra. Tam zrobione. I będziecie mieli teraz prąd. Prąd mamy teraz aż za nadto, bardzo dobrze. I ta tama nie działa. Dobra, to na pewno nie działa, to widzę. Drugim znaczącym elementem tego, co naszego tutaj obrazu aktualnie, który tutaj widzimy, jest ta woda, która ewidentnie nie daje sobie rady z przepływem tego wody. Dobra. Zerknijmy, czy ktokolwiek korzysta z tej linii promowej, bo jeżeli nie, no to po prostu... No właśnie. Możemy usunąć tą linię i będzie problem z głową, tak? To był mój pomysł, żeby tutaj coś takiego wpuścić, bo byłoby rzeczywiście fajnie, ale... Ale no cóż. Gra niezbyt nam dopisała, więc dobra. I tą linię sobie po prostu usuniemy. Dobra, no i macie tutaj takie dwa teraz, dobrze. Ogólnie mamy podobno te jakieś tam te służby, ale tu jest może po prostu za nisko to postawienie. A tu jest nasze przygotowane na lotnisko. Nie ma aż takiej dużej górki, więc nie jest też tak źle. Bardziej się bym liczył z tym, że jak tutaj to lotnisko będziemy chcieli wstawić, poczekaj. To by wyglądało mniej więcej jakoś tak. No nie, musimy tam sobie zostawić też miejsce na autostradę, która tam będzie jakoś manewrować. Dobra, no to mniej więcej z takim zapasem jak tutaj to jest zrobione. Daj duży. Nie w tą stronę. Zwrot. O, bardzo dobrze, że daje zwrot. Będzie to dotąd. Dokładnie. Dobra, i na tym... Nad tym czymś takim będzie tutaj ten zjazd. Natomiast tak, stąd... Na pewno musimy sobie zrobić powiedzmy, że tutaj jest zjazd, to akurat tak. Ale to będzie za chwilę. Bo tu będzie mały węzeł pod spodem. Pod tym tutaj, co się będzie teraz działo. Tu będzie dużo się tego działo. Tu będzie takie pseudo-rondo. To będzie pseudo-rondo, bo to nie będzie... To nie będzie dokładnie okrągłe. Ale jest tutaj niezbędne, aby to dobrze funkcjonowało. I tak, czemu nie? To by się przydało, to też by się przydało. Włącz play, ja chcę tym po prostu dowolnie, tak. Dobra, no i tak, jeżeli tu sobie zrobimy zakręcik, no to całkiem nam tutaj nieźle tu wejdziesz. Dalej, to możemy wyburzyć. Kompletnie. Dalej, ty tu będziesz jechać. Tutaj jestem po prostu super, dlatego to tak dziwnie trochę będzie wyglądać. Tutaj, tu, no ma, czekaj. Stąd tutaj będziesz jeszcze skręcać. I tu dotąd. Dobra, no powiedzmy, że to całkiem dobrze by wyglądało. Teraz tak. Aby to jeszcze lepiej wyglądało. Stąd ta nasza magiczna droga musi tu jakoś wjechać w to. I to jest większy problem z tym. Niestety, niestety, ale to możemy i tędy, i tu by to jakoś zjechało. Okej, dobra, czekaj. Tu zjedziesz, a tu dalej już nie. Chyba, że tu byśmy zaczęli jechać w dół. O. I tutaj byśmy sobie zrobili to tak, i tu by zjechało. Nie, to też nie będzie. No ogólnie tutaj jest jakiś problem. A tu w ogóle jeszcze zrobiliśmy sobie 4 pasy, żeby było prościej. Tak, i tu jeszcze to jedzie w dół, nie wiadomo po co, ale dobra. Dobra, poczekaj. Tak, bo tu ogólnie musimy sobie zrobić to zwykłą drogą, aby to podnieść. Jeżeli zawsze tutaj tunel sobie też, jak będzie bardzo duży problem, to będzie tunel, tak. Albo, no nie, to chyba będzie tunel niestety. Bo widzę, że problem jest co niemiara.
żeby tutaj to wkręcić. Możemy jeszcze stąd spróbować, ale to polonizowałbym, żeby to już weszło, bo to jest zbyt przekombinowane na City Scanners, tak? A w City Scanners przecież się nie kombinuje, bo tam się wszystko robi jak najprościej. Łączmy tutaj linki płonnicze. Czy to byś mi tu wszedł? O, było. Czekaj. Możliwe, że... no niestety będzie... Że jest to możliwe, ale... Czekaj. No tak, bo czas już się dawno skończył. Możemy tu sobie, wykręcić bardzo. I tu wjechać sobie spokojnie. No. Nie. Na pewno nie. Ten zakręt taki tutaj powstał, nie chciałbym zobaczyć, jak ten samochód by tutaj po tym jechał. To byłoby straszne. Dobra, ale w ten sposób to całkiem dobrze tutaj będziesz funkcjonować. Kolejną rzecz tutaj jest tutaj też oczywiście łatwa bardzo. Jest zrobienie tutaj zjazdu. Z dołu kompletnie, z parteru. Z tym tutaj. No to jest przecież najprostsza rzecz na świecie. Dobra. I to powiedzmy, że byłoby w miarę zrobione. Więc macie już tutaj teoretycznie dojazd. Zmienię sobie tę autostradę i skończymy po prostu. I tutaj... Z kolei będzie trochę... Czekaj. Wait. Co tu się wyprawia? Czy ta tama działa? Nie działa. Jak budowałem tą tamę, nie wiem czy pamiętacie, chodziło o to, żeby ona tutaj przypuszczała też pewnie wodę. Ale z tego co widzę, to tak nie do końca działa. No nie wiem. No nie, mam dziwne uczucie, że coś tutaj kompletnie nie działa. Co właśnie to zbudowaliśmy? To jest kompletnie nie tak, to w tym czasie się zajmiemy tym tutaj. Tutaj na pewno będzie trochę to inaczej działać. Wszystko będzie inaczej działać niż to, co jest teraz, tak? I tak, ponieważ... Dobra, wiecie co? Na dziś to wystarczy już. Napatrzyłem się, jak tutaj się miasto topi w następnym po prostu odcinku. Będzie w weekend, będę mieć więcej czasu i się tym trochę zajmę. Żeby po pierwsze zająć się tą tutaj tamą, wybudować te lotniska, bo będzie nas już stać za chwilę. I jak będzie lotnisko, będziemy mogli wokół lotniska to po prostu wszystko pobudować, jak to powinno wyglądać, a nie tak, jak to teraz wygląda. I miejmy po prostu taką tutaj nadzieję. A tu się zrobił teraz nie lada korek przez to, że nam się wszystko tutaj topi. Z tego, co mi się wydaje, gdzie jest nasza służba wodna? Gdzieśmy je tutaj stawialiśmy. No, to jest w całkowitym użyciu i to jest pewne głos. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, dziś kompletnie, jeśli czymś się dzisiaj zajęliśmy. Ej, czekaj, to rzeczywiście chyba ludzie z tego korzystają, czekaj. To jest to właśnie ta kolej linowa. I z tego co było napisane, to oni nawet z niej korzystają. A to jest akurat coś, na co bym tutaj liczył. Wagonik czeka na pasażerów, dobra. Ruszy, no nie ten, kurczę. I ktoś jest z nim? No zobaczcie, dwie osoby. No, to tutaj, na to je liczyłem. Cześć!